Dzień dobry kochani, w nowym vlogu. Buongiorno, buongiorno, nowy vlog. Nie vlog, tylko vlog. No, dzisiaj. Kochanie, zobacz, zaczyna padać. Zapada i zimna jest. No, zrobiła się, słuchajcie, nieco chłodniej. Katastrofa pogoda. Tak, katastrofa grill. Katastrofa pogoda. Katastrofa wszystko, co? Trochę katastrofa. Nie, nie jest tak źle. No dobra, troszeczkę kropi, ale... Przed chwilą było dosłownie, słuchajcie, przepiękne słońce, aż założyłam okulary, a teraz nagle słońce, deszcz. Nie da się ogarnąć tego, co się dzieje w naszej pogodzie, ale to nieważne, bo my właśnie nadciągamy do... IKEA! Dokładnie. IKEA, tak, jedziemy na zakupy do IKEA i zabieramy Was ze sobą. Przerwa na lunch i obowiązkowo klopsiki. Jeszcze dodatkowo wzięłam pire z ziemniaków z brokułem. A Max, jak zawsze, sałatka z krewetkami. I tym razem coś nowego. Królik. No, królik. Zobaczymy, jak będzie smakował. Smacznego, kochanie. Nie zrobiliśmy jakichś wielkich zakupów, ale wzięłam za to te serwetki w takim przepięknym, pastelowym, niebiesko-miętowym kolorze. Zapas rolek i chciałam Was oficjalnie poinformować, że Massimo kupił kieliszki. Kieliszki do Aperola, proszę bardzo. Wzięliśmy cztery. Tak, na wypróbowanie, zobaczymy jak będą się nam sprawdzały. No bo wiecie, szkło z IKEA to nie jest jakaś dobra inwestycja, ale przetestujemy i zobaczymy, czy ten kształt będzie ok. Także kieliszki do Aperola już są. Pomyślałam, że skorzystam z okazji w momencie, kiedy Max ogląda w salonie mecz i troszeczkę do Was kosmetycznie pogadam. Więc jeśli nie interesuje Was ten temat, to sobie proszę bardzo, proszę Was, przewincie. Natomiast dlaczego chcę tutaj pogadać kosmetycznie? Ponieważ ostatnio na moim kanale pojawił się filmik z aktualizacją pielęgnacji moich włosów. Tam wspominałam Wam o różnych kuracjach i różnych kosmetykach i zakończyłam już kurację z marką Fito Paris. Postanowiłam wprowadzić coś nowego do pielęgnacji moich włosów i zainwestować we włoską markę Trio Botanica, markę, która jest mało znana w Polsce. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo niewiele można na jej temat znaleźć w internecie, a ponieważ mam dobre doświadczenie z marką Insight, o której też już Wam wspominałam i pokazywałam tutaj na moim kanale, chcę przetestować znowu coś włoskiego, coś innego. I postawiłam na trzy produkty. Mamy tutaj nawilżający szampon, nawilżającą maskę oraz ochronny olejek. Każdy z tych produktów zawiera w swoim składzie olejek pistacjowy. A oprócz tego mamy płynną keratynę, mamy również proteiny jedwabiu. Tutaj mamy na przykład olej z oliwek
i masełko Shea, a tutaj w tym kosmetyku olej arganowy i olej jojoba. I muszę Wam powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo ciekawy produkt. Mamy teraz okres letni, mamy duże promieniowanie, słońce i to jest taki olejek, który ma chronić nasze włosy. Właśnie przed tym promieniowaniem, chronić kolor, chronić strukturę naszego włosa. No a seria nawilżająca, bo jak wszyscy moje włosy, tak jak jest ze skórą, moje włosy również potrzebują nawilżenia od czasu do czasu. Co prawda te pojemności nie są duże, bo to jest 250 ml i to nie są też kosmetyki w 100% naturalne, bo jak zwrócicie uwagę na ich składy, to są tutaj substancje chemiczne. Natomiast nadają się one do codziennego użytku i podobno mają takie formuły, które nie będą obciążać włosa. Oprócz tego marka nie wprowadza do swoich kosmetyków, do składów swoich kosmetyków substancji kontrowersyjnych. Na przykład nie ma tutaj parabenów, nie ma tutaj SLS-ów, nie ma tutaj olejów mineralnych. No i tak się nagadałam. Zabieram się za testowanie tych kosmetyków. Za jakiś czas dam Wam znać, czy to jest kolejna marka włoska, w którą warto zainwestować. I też powiem Wam, że ostatnio mam jakąś taką zajawkę na włoskie produkty. Myślę, że u nas w Polsce mało mówi się o właśnie włoskich produktach. Jest mało na ten temat, a nie wiem, czy wiecie, Włochy mają naprawdę fantastyczne kosmetyki do pielęgnacji włosów. Zresztą Włoszki na punkcie pielęgnacji włosów mają totalnego bzika i raz w tygodniu bywają u fryzjera nawet na samo mycie i czesanie, co jest niesamowite. Więc myślę, że warto spróbować kolejną markę włoską i przekonać się, czy rzeczywiście jest tego warta. Trio Botanica, zobaczymy, sprawdzę, przetestuję i może za jakiś czas dam Wam znać. Jeśli się sprawdzi, to na pewno opiszę ją na blogu, jeśli się nie sprawdzi, to dam Wam znać tutaj w filmikach. A iż przy okazji mam też do Was pytanie. Czy znacie markę Trio Botanica? Czy znacie jakieś inne marki włoskie do pielęgnacji włosów oprócz Inside? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a może jeszcze coś innego mi polecicie. No jestem ciekawa, jaka będzie Wasza opinia. A dzisiaj wieczorem postanowiliśmy coś zjeść na mieście, jak to się mówi, i jedziemy sprawdzić nowy lokal. Jakiś czas temu pojawił się u mnie na kanale vlog z konferencji marki Bandy i ta konferencja odbyła się w restauracji Trattoria de Antonio, która znajduje się w centrum Warszawy. Bardzo ta restauracja przypadła mi do gustu, ale nie wiem jak dobre jest tam jedzonko. No i mówię tak do Massimo, słuchaj, może byśmy pojechali sprawdzić co i jak, żebyśmy dzisiaj nie siedzieli w domu przed telewizorem i oglądali kolejne mecze. No i Massimo, wiesz co, dobry pomysł, pojedziemy, zobaczymy czy jest jakiś stolik wolny, a jak nie, to uderzymy może do Spacca Napoli. Także jedziemy, zabieramy Was ze sobą, zobaczymy jakie menu i czy rzeczywiście można tam dobrze zjeść. Late nights, wishing that this would be over. Cold ice, the same vice. We won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb and free. Thought that we never be. No i słuchajcie, będziemy zamawiać. Zdecydowaliśmy, że weźmiemy focaccię, do tego carpaccio di due mari. Max sobie zażyczył spaghetti frutti di mare, a ja wezmę gnocchi della casa i zobaczymy. No i oczywiście Aperol Spritz na dziś. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Jakie to było dobre. Bardzo dobre były, bardzo, naprawdę. No, słuchajcie, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Gnocchi to jest
veramente bello, veramente buon, buon, buon. Powiem wam, że zaczynając od carpaccio przez focaccię, do której były dołączone pesto w dwóch smakach, no i te moje gnocchi z boczkiem i z rukolą, pierwsza klasa. Naprawdę, chyba odkryliśmy kolejną dobrą restaurację, co? No zobaczymy, musimy jeszcze wypróbować spaghetti, inne dania. Spaghetti frutti di mare, ja robisz lepsze do domu. Kochanie, no wiadomo, że ty robisz w domu lepsze spaghetti z owocami morza. Nie ma się to, co dziwić, no bo to domowe, no, tak? To też, też było dobre. To też jak to się mówi, discreto. Si. Discreto. Discreto. Mhm. Także polecamy. 40%. Jak na razie, z tych dań, które wybraliśmy, które zjedliśmy, na ten moment możemy wam polecić Trattoria d'Antonio. Będziemy jeszcze raz, co? Tak, trzeba będzie wypróbować coś innego. I wtedy na pewno spróbujemy kolejnych dań i też oczywiście damy wam znać, czy warto, ale już w tej chwili, no Massimo, jesteś zachwycony, co? Podoba ci się adesso restauracja, jestem, obsługa? Jestem full teraz, mamma mia. Proprio full, full, full. Czyli co, żegnamy się, jedziemy do domku. Tak. Czas odpocząć przed telewizorem. A, ja chcę ancora gelato a casa. No kto to gelato wciśnie? Lodi. No, ja już nie mam miejsca na lody. Lodi, koniec weekend. No gdzie koniec weekend? Jeszcze jest jutro. No, koniec weekend na obiad, basta. Finito. To prawda, słuchajcie, przejedliśmy się, bo porcje były naprawdę sycące i już w pewnym momencie ledwo dociągnęliśmy do końca, ale jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i tak jak powiedziałam, na ten moment polecamy. No to co, kochani, czas się pożegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Buziaki, pa! Buziaki, pa! Arrivederci! Supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you see.